Dzisiaj będzie fortepianowo, a to znaczy, że będziemy podróżować. Będziemy podróżować w różne klimaty, w różne nastroje, różnego ducha tego instrumentu będziemy poznawać. To wszystko za sprawą Piotra Nowaka, bardzo utalentowanego 23-latka. Natomiast mamy dla Państwa niespodziankę. I to jest ktoś taki, kto tak mówiąc terminologią sportową, no to mamy wrażenie, że już depcze po piętach Piotrowi Nowakowi, jeżeli chodzi o muzyczny rozwój, jeżeli chodzi o tę wirtuozerię instrumentu. Przed Państwem człowiek, który zadziwia, człowiek, który fascynuje i człowiek, przed którym mamy wrażenie, jest olbrzymia kariera. Przed Państwem Damian Leśniewski! Damian Leśniewski! Piotr Nowak, nasz dzisiejszy gość, był jako 19-latek drugi w konkursie ogólnopolskim. Można zatem powiedzieć, że był wśród tych najlepszych młodych Polaków, którzy interpretują Chopina, ale oczywiście to, co elektryzuje publiczność na całym świecie, publiczność chopinowską, to ten konkurs międzynarodowy. I tutaj także wspaniała przygoda naszego dzisiejszego gościa. To właśnie zeszłoroczny konkurs, międzynarodowy konkurs chopinowski, chyba był jednym z tych najbardziej emocjonujących momentów w jego karierze. Otóż no proszę sobie wyobrazić, że do konkursu zgłosiło się w zeszłym roku 450 artystów. Sami dobrze wiecie, że to są najlepsi z najlepszych z całego świata. My jesteśmy w tej czołówce, ale chociażby artyści z Azji, artyści z Japonii stawiają poprzeczkę szalenie wysoko. Do pierwszego etapu, czyli do eliminacji, zakwalifikowało 160 pianistów. Do pierwszego etapu przeszło 86, a do drugiego tylko 43. Z całego świata, z najdalszych zakątków globu przyjechali, aby zmagać się z tym trudnym repertuarem. 43 trafia do drugiego etapu i w tym drugim etapie jest także Piotr Nowak, szanowni państwo, pośród 43 najlepszych. Thank you.
Piotr Nowak.